Witam bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z historią. Gościmy znowu w murach Muzeum Miejskiego Sztygarka w Dąbrowie Górniczej. Jednak zanim zaczniemy program, pragnę Wam wytłumaczyć, że to, co widzicie na moich stopach, to nie efekt porannej pomyłki. Nagrywamy materiał 21 marca, a jest to Dzień Kolorowej Skarpetki, czyli Światowy Dzień Zespołu Downa. No i stąd taki, a nie inny mój wygląd. Dzisiaj moim i Waszym gościem będzie pani dr Monika Chabińska, kierownik Zakładu Archeologii w Muzeum Miejskim Sztygarka w Dąbrowie Górniczej. Dzień dobry pani doktor. Bardzo mi miło. Pani doktor jest specjalistą od kultury pomorskiej, no i właśnie z tą kulturą spróbujemy się dzisiaj zmierzyć. Ale zanim zaczniemy, może pani doktor pozwoli, z racji tego, że pracujemy razem, spróbujemy troszeczkę uprościć nam formułę i przejdziemy na ty. Myślę, że to bardzo dobry pomysł. Świetnie, bardzo się cieszę. Więc Moniko, zacznijmy. Może przedstawmy najpierw naszym widzom ramy chronologiczne, w których funkcjonowała ta kultura. Kultura pomorska jest kulturą wczesnej epoki żelaza. Według mnie właściwa kultura pomorska egzystowała na Pomorzu Wschodnim w czasie od okresu hallsztatzkiego D do okresu lateńskiego. Gdybyśmy mieli uściślić te ramy, wskazałabym połowę wieku VII do połowy wieku IV. Czyli biorąc pod uwagę ramy chronologiczne funkcjonowania kultury pomorskiej, możemy stwierdzić, że rozwijała się ona mniej więcej równolegle z antyczną Grecją. Tak, jest to okres po rozpoczęciu wielkiej kolonizacji greckiej, która miała duży wpływ kulturotwórczy na obszar Europy Środkowej między innymi. To w takim wypadku jak wyglądało takie centrum osadnicze kultury pomorskiej? Gdybyśmy geograficznie spróbowali tą kulturę umieścić na mapie. Ramy terytorialne kultury pomorskiej generalnie utożsamiamy z zakresem Pomorza Wschodniego. W literaturze przyjęło się, że zachodnia granica występowania kultury pomorskiej leży na linii rzek Parsenty i Gwdy. Od północy jest to naturalne, że jest to linia brzegowa Bałtyku. Od wschodu Wisła, natomiast od południa przebieg rzeki Noteć. Więc takie jest źródło osadnicze właściwie. A jaki zasięg maksymalny ma ta kultura? Jakie ona obszary obejmuje później w trakcie? Tak, zasięg maksymalny w zasadzie większość ziem polskich. Kultura pomorska w pewnym momencie migrowała. Część przynajmniej osadników kultury pomorskiej migrowała na południe od północy, od swojej kolebki, obszaru macierzystego, zajmując tereny najpierw Wielkopolski, Dolnego Śląska, potem ziemię Polski Centralnej, Małopolskę, ziemię chełmińską. Przygotowując się do materiału, trafiłem na taki dość ciekawy cytat pochodzący z Pawła Jasienicy. Pozwolisz, że go zacytuję. I brzmi on tak. Jednak nie tylko pismo, lecz i szczątki leżące w ziemi mogą wiele opowiedzieć o dziejach nawet politycznych. A więc na przykład o tym, że między VII a V wiekiem przed Chrystusem odbyło się pierwsze w historii polityczne zjednoczenie ziem późniejszej Polski. Jaki jest Twój stosunek do tej tezy? Bo Jasienica zdaje się sugerować, że to właśnie kultura pomorska dokonała pierwszego zjednoczenia. Tak, myślę, że jest to bardzo odważne stwierdzenie i troszeczkę na wyrost, bo nie sformułowałabym tego, że zjednoczenie o charakterze politycznym. Chodzi po prostu o to, że kultura pomorska, wychodząc, przynajmniej część osadników kultury pomorskiej, wychodząc spoza granic Pomorza Wschodniego, dokonywała pokojowej akulturacji. Czyli ta ekspansja ich miała charakter pokojowy. Do tej pory w literaturze niektórzy sprzeczają się, czy to było na zasadzie tylko dyfuzji, czyli przejęcia po prostu jakiejś idei, jakichś wzorców kulturowych. Natomiast ja osobiście uważam, że to miało miejsce na drodze fizycznej obecności, ale nie o charakterze militarnym. Ludzie nieśli ze sobą pewien określony pakiet zachowań, wzorców kulturowych, które dla innych społeczności, a mówimy tutaj o społecznościach łużyckich, były dla nich po prostu atrakcyjne. I je przyjmowali. Czasami to działo w odwrotną stronę, że kultura pomorska, przedstawiciele kultury pomorskiej zmieniali na przykład swój model gospodarczy najbardziej stały, bo jak wiemy,
ta ludność była bardziej mobilna. Prowadziła... I kultura łużycka. Tak, bo tutaj kulturę łużycką przede wszystkim musimy kojarzyć z takimi bardziej stabilnymi strukturami osadniczymi. Natomiast kulturę pomorską w rejonie, w którym się wykształciła, z pewnego rodzaju decentralizacją, czyli rozbiciem na mniejsze jednostki, w tym wypadku będą to rodziny, rody, klany, które zakładały osady z reguły o krótkotrwałym charakterze. Dobrze, do osad chyba sobie jeszcze wrócimy, ale spróbujmy jeszcze pociągnąć troszkę wątek ich pochodzenia. Czy kultura pomorska powstała na skutek ewolucji tego, co było tutaj na miejscu, czy była to grupa w jakiś sposób obca etnicznie, która przybyła na tereny Pomorza Wschodniego? Nie, myślę, że to nie była grupa obca etnicznie, że to była miejscowa ludność, która pod wpływem określonych czynników, mam tu na myśli czynników o charakterze zewnętrznym i wewnętrznym, zmieniła swój model kulturowy. Nie sądzę, żeby to odbywało się, tak jak już wspomniałeś, przy obecności czynnika obcego pochodzenia. Czyli ludności napływowej. Na ten moment to wykluczamy. Wspominałaś o tym, że kultura pomorska, w odróżnieniu od kultury łużyckiej, oczywiście członkowie tej kultury byli zdecydowanie bardziej mobilni. Z czego to wynikało? Wynikało to z modelu przystosowawczego, czyli modelu gospodarczo-społecznego. Na Pomorzu Wschodnim te zasoby środowiska, żyzność gleb, nie pozwalały na tworzenie, zakładanie stałych osiedli. Wiadomo, że to się wiąże z długotrwałą eksploatacją środowiska. W tym wypadku te zasoby w danym rejonie bardzo szybko się wyczerpywały, więc ci osadnicy, przedstawiciele kultury pomorskiej, no byli po prostu zmuszeni do przeniesienia się w inne miejsce, wcześniej niezamieszkałe, albo do miejsca, gdzie już po wcześniejszym pobycie ludności środowisko nadrobiło uzyskało zmiany, tak. Czyli usunęło po prostu ślady wcześniejszej antropopresji. Musimy też pamiętać, że czasy, w których rozwijała się kultura pomorska, a więc przyjęliśmy sobie tutaj ramy od okresu hallsztatzkiego D, czyli gdzieś od połowy VII wieku, to czasy, gdzie kończyła się niekorzystna zmiana klimatu. I ta niekorzystna zmiana klimatu też miała niewątpliwie wpływ na stan wyeksploatowania środowiska w tym rejonie przez wcześniejszych osadników. Na czym ta zmiana klimatu polegała? Ta zmiana klimatu polegała na podniesieniu wód gruntowych, zwiększenia dodatniego bilansu opadów, które powodowały zalewanie wcześniej zajmowanych miejsc czy też obszarów wykorzystywanych rolniczo. No i też utrudniała ten poziom wilgoci, utrudniał wszelkiego rodzaju zabiegi agrotechniczne. Jeszcze jedna rzecz, o którą chciałem Cię zapytać, bo kwestie przemieszczania się osadników mamy już wytłumaczoną, ale jeżeli dobrze kojarzę, ostatni etap funkcjonowania kultury łużyckiej związany był z osadami o charakterze zamkniętym obronnym. Zasygnalizowałaś, że w kulturze pomorskiej te osady raczej mają charakter otwarty. W kulturze łużyckiej było to, jeżeli dobrze pamiętam, w literaturze łączone z faktem zagrożenia zewnętrznego i najazdów scytów. Czy to znaczy, że w czasach kultury pomorskiej takiego zagrożenia zewnętrznego nie było? Znaczy, nawiązując do treści Twojego pytania, mianowicie, że występowanie osad ufortyfikowanych, osad obronnych było związane z ostatnim etapem funkcjonowania kultury łużyckiej, troszeczkę nie do końca, bo ten ostatni etap funkcjonowania kultury łużyckiej wyglądał nieco inaczej. Grody typu biskupińskiego w pewnym momencie upadły, przestały być po prostu zasilane, bo się okazały przedsięwzięciem, które przestało być w pewnym momencie opłacalne. Scytowie oczywiście dopuszczali się najazdów łupieszczych na nasze obszary i to nie były jednorazowe wypady, tylko fale agresywnych najazdów i doprowadziło to do przerwania szlaku bursztynowego. Szlaku bursztynowego, na długości którego przebiegu były rozlokowane te faktoria, grody typu biskupińskiego.
I one były głównym organizatorem i beneficjentem tego szlaku. Wymiany towarowej między północą, tutaj mam na myśli południe, znaczy w sensie południe, czyli Italią, a ugrupowaniami kręgu wschodnio-hasztewskiego i północą, czyli Pomorzem Wschodnim. W momencie tych najazdów, które zaburzyły funkcjonowanie tego szlaku, zmieniły także jego trajektorię. I w tym momencie one przestały być opłacalne, przestały spełniać swoją funkcję, czyli organizatora tej wymiany handlowej. To zagrożenie scytyjskie minęło w momencie, kiedy szlak bursztynowy przestał... Znaczy się, myślę, że nie do końca, bo zawsze gdzieś ta obawa była, tak patrząc z perspektywy tych ludzi, natomiast no, spowodowało to dość duże zmiany, ponieważ od tego momentu ziemie polskie, a przynajmniej ich część, bo musimy zaznaczyć, że nie wszystkie obszary podlegały procesowi hasztatyzacji, przede wszystkim były to obszary południowo-zachodnie. Na początku był to okrąg wschodnio-hasztacki, a później zachodnio-hasztacki. To też te wpływy i później efekt, jaki miało to w kulturze materialnej, jest inny. Jeszcze w kontekście osad, gdybyś zechciała powiedzieć, jakich rozmiarów były te osady? One były, tak jak mówiłaś, krewniacze, czyli raczej jeden ród, tak? Jedna rodzina. Ale jeszcze nie odpowiedzieliśmy sobie na kolejny element twojego poprzedniego pytania, mianowicie czemu nie było osad obronnych w rejonie Pomorza? Bo tak jak już powiedziałam, ta ludność, społeczeństwo, ono wykazywało tendencję w kierunku decentralizacji, czyli rozdrobnienia na mniejsze jednostki. W tym wypadku były to rodziny, klany i w takim, nazwijmy to sobie, ustroju nie mogła zaistnieć szansa wykształcenia się takiego centralnego ośrodka władzy, który sprawowałby nadzór i władzę nad pozostałymi ugrupowaniami. Stąd też te niewielkie wspólnoty raczej chyba nie były w stanie wypracować nadwyżek, dzięki którym taki grup mógłby powstać. Mimo iż część z nich handlowała, brała udział w wymianie bursztynu za inny ekwiwalentny towar, czyli w tym wypadku były to muszle, kauri, paciorki szklane, nie można było tego wydobycia bursztynu zmonopolizować, bo bardzo trudno zorganizować wydobycie, następnie miejsce, w którym ten bursztyn byłby składowany i przerzucany dalej. W sytuacji, kiedy jego pozyskiwanie po prostu zbiera najzwyczajniej na świecie na zbieractwie. Co innego na przykład w kopalni soli Hallstatt. Tam wydobycie soli zostało bardzo mocno zmonopolizowane. Była to metoda wydobycia soli górnicza. I tutaj troszeczkę inaczej to wyglądało. To objęcie władzy a następnie organizacji było dużo prostsze, z racji, że to było w jednym miejscu. Tak, tak. Sama przestrzeń była ograniczona. Sama przestrzeń, tak. Do kontroli. Natomiast tutaj mamy do czynienia z wybrzeżem. Czy jesteśmy w stanie określić, jak była liczna populacja osadników kultury pomorskiej? Nie jesteśmy w stanie dokładnie oszacować populacji, natomiast myślę, że to bardzo dobry kierunek studiów. Ale tutaj musielibyśmy działać w porozumieniu z antropologami. Przede wszystkim zbadać ilość osadników pochowanych na cmentarzyskach, przy czym musimy zdawać sobie sprawę, że jeszcze wielu grobów nie odkryliśmy. Ale powiem tak, populacja musiała być na tyle duża na Pomorzu Wschodnim w okresie hallsztackim, że zmusiła ludzi do migracji. To zarówno przesłanki archeologiczne w tej postaci, jak i też dane z profilów pyłkowych, które wskazują duże nagromadzenia wyznaczników antropopresji w tym okresie, zdają się właśnie potwierdzać to założenie, że musiała być stosunkowo liczna, bo to w głównej mierze doprowadziło właśnie do migracji. Jakie były cechy kultury materialnej, kultury pomorskiej? Jeśli miałabym wymienić takie znamienne cechy kultury pomorskiej, to przede wszystkim położyłabym nacisk na obrządek pogrzebowy, a dokładnie formę obrządku pogrzebowego, czyli składanie spopielonych ciał, zsypywanie do naczyń,
urn, czyli tak zwanej ceramiki sepulkarnej, jak my to określamy, a następnie wkładanie ich do grobów skrzynkowych, budowanych z kamienia. Widzimy tendencję, że starano się zachować foremność tego pochówku poprzez sytuowanie go na planie czworoboku. Wykonywano go, tak jak już wspomniałam, z płyt kamiennych, uprzednio przygotowanych, na przykład ociosanych. Niekiedy te płyty nie dało się odpowiednio do siebie dopasować, to w te szczeliny, które powstawały, wkładano mniejsze kamyczki albo oblepiano gliną. Do tego dochodziło obwarowanie kamienne, płyta wierzchnia, a czasami nawet przygotowanie, nazwijmy to, podłogi grobu poprzez wlepienie gliną albo też takie solidne wyłożenie kamieniami takiej posadzki, na którą następnie kładziono naczynia. Mhm. No to chyba czas teraz, żeby porozmawiać o tej najbardziej charakterystycznym elemencie kultury materialnej, czyli popielnicach twarzowych, tak? Tak. Czym one były? Co one symbolizowały? No i jakim są dla nas źródłem historycznym? Znaczy tak, nie wszystkie naczynia urny posiadały wizerunek twarzy. Na chwilę obecną wydaje się, że tylko urny wybranych osób miały wizerunek twarzy, a więc dana osoba, która została w niej pochowana, musiała mieć prawo do tego. Jest to pewnego rodzaju podkreślenie rangi. Statusu społecznego. Statusu dokładnie społecznego, tożsamości grupowej, bo jak już wspomniałam, to społeczeństwo było podzielone na grupy i część z nich rywalizowała między sobą. Właśnie poprzez oddziaływanie, jak ja to mówię, środkami wizualnymi na otoczenie. Bo musimy też mieć na uwadze, że te groby skrzynkowe, o których przed chwilą powiedziałam, były to groby dostosowane do pochówków zbiorowych. A więc w takim grobie mogło znajdować się wiele popielnic. Oczywiście on był stosownie duży w tym celu. I co ważne, zawsze od strony południowej znajdowała się ruchoma płyta. Czyli ta płyta, którą odstawiano w momencie, kiedy dokładano kolejne naczynia. I na tych naczyniach uważam ornamenty, które my dzielimy na piktogramy i ideogramy. W tym wypadku wyobrażenia twarzowe są to piktogramy, a więc te wyobrażenia, które mają dla nas zrozumiałą treść, były swojego rodzaju przekazem dla pozostałych członków rodziny, jak i też inne ornamenty. Osoby, które były chowane w urnach zaopatrzonych symboliką antropomorficzną, najprawdopodobniej brały udział i kontaktowały się z ugrupowaniami kulturowymi z innych części Europy. Mam tu na myśli głównie południową Europę, czyli Italię, bo tam te popielnice mają troszeczkę dłuższą historię. I najprawdopodobniej jest to zapożyczenie, naśladownictwo życia tych ludzi, chęć dorównania im statusem, prestiżem społecznym i właśnie takim podkreśleniem, że my tutaj z nimi kontaktowaliśmy się, my z tą społecznością jesteśmy na równi. Wspominałaś o ludzie z Italii, który był takim protoplastą, dawcą wzoru kulturowego dla kultury pomorskiej. Z kim tych mieszkańców Italii możemy utożsamiać? Z ludem Etrusków. Etruskowie w Polsce. Może niekoniecznie w Polsce, ale na pewno na drodze kontaktów i to bezpośrednich. I oczywiście w tym miejscu musimy zadać sobie pytanie, co spowodowało, że ten kontakt północy z południem został nawiązany. Ale w tym celu musimy najpierw cofnąć się do okresu hasztackiego C, kiedy jeszcze przed wykształceniem kultury pomorskiej na tym obszarze funkcjonowała tak zwana grupa wielkowiejska, faza wielkowiejska, która wydobywała bursztyn, ale eksportowała go na zachód. Społeczności kręgu nordyjskiego były tym głównym organizatorem wymiany surowca bursztynowego między północą a południem. I ten surowiec początkowo pochodził ze złóż jutlandzkich, ale w wyniku ich okresowej niedostępności zabrakło tego bursztynu, a te ugrupowania, o których wspomniałam, chciały zachować cyrkulację dóbr. Czyli za bursztyn w zamian dostawali surowiec, brąz. I chcąc podtrzymać to, zaczęli eksportować bursztyn z obszaru Pomorza Wschodniego, przyczyniając się do dekompozycji istniejących szlaków handlowych na Niżu Europejskim. I w pewnym momencie
nastąpiła reorganizacja tego kierunku. Nie wiadomo, co się stało taką bezpośrednią przyczyną, ale już ten bursztyn był eksportowany nie tą drogą okrężną, czyli na zachód, ale bezpośrednio już na południe. Z terenów dzisiejszej Polski, tak, w stronę Italii. A z reguły jest tak, że jeżeli dochodzi do wymiany handlowej, to wraz z przepływem dóbr materialnych musimy się liczyć z przejęciem niektórych treści ideologicznych, a nawet elementów systemu wierzeń. I tak też to odbywało się na Pomorzu. Źródłem inspiracji właśnie stały się wzorce z kręgu wschodniohalsztatzkiego, a następnie z południowej Italii. I w przypadku kultury pomorskiej były to popielnice twarzowe. I tutaj trzeba koniecznie podkreślić, że popielnice twarzowe jako jedyne, bo to nie jest tylko fenomen występujący u nas na Pomorzu czy na południu, też w rejonie basenu Morza Bałtyckiego te popielnice były obecne, tylko on wyglądał inaczej i w Niemczech Środkowych. I tutaj niektórzy badacze sugerują, że po prostu była to idea, która została do nas przeniesiona, przefiltrowana właśnie poprzez te ugrupowania duńsko-północno-niemieckie nordyckiego kręgu kulturowego, ale ja jestem zdania, że nie. Bo gdyby rzeczywiście tak się miało stać, że ta idea byłaby przefiltrowana, wówczas na tych obszarach musiałyby się pojawić popielnice, które są bardzo podobne do pomorskich i do tych z terenu południowej Italii. A jest tak, że tylko w tych dwóch punktach oddalonych od siebie Pomorze to podobieństwo Italia. Zachodzi. Dokładnie, więc wydaje mi się, że tutaj jednak dużą rolę w tym odegrał szlak bursztynowy i oczywiście eksport bursztynu. Czy mamy jakieś ślady tego, że na terenie dzisiejszego Pomorza funkcjonowało coś na kształt etruskiej faktorii? Czy możemy sobie wysunąć taką tezę, że to nie był tylko eksport wzorca kulturowego, ale towarzyszyła i temu pewna migracja osobowa? Na ten moment migracja osobowa, to zależy, bo jeżeli mówimy o faktorii, wydaje mi się, że nie. Ale na pewno temu zjawisku kulturowemu musiała towarzyszyć migracja poszczególnych na zasadzie, osób z danych rejonów. Przysłowiowej karawany kupców, która by się pojawiała. Mogło się to tak? odbywać etapowo, że na przykład osoby z północy w jakimś punkcie spotykały się z osobami z południa. Niewykluczone, że te osoby migrowały między tymi dwoma kierunkami. Ciężko na ten moment odpowiedzieć, natomiast na pewno dochodziło do bezpośrednich kontaktów. Wiesz co, Moniko, tak nie ukrywam, jedna rzecz zaczyna mnie zastanawiać, bo skoro ten kontakt ograniczałby się tylko do miejsca spotkania, o którym mówisz, to dlaczego akurat przejęto wzorzec związany z końcem życia człowieka, czyli popielnicę twarzową, tak? Gdyby był to tylko punkt styczności centralny, to być może wzorce dotyczyłyby właśnie, nie wiem, biżuterii, ornamentki na broni, prawda? Bo to można było od razu zauważyć. A Pomorzanie skopiowali właśnie obrządek pogrzebowy. Tak, tylko nie powiedzieliśmy sobie, co na tych popielnicach jeszcze było oprócz wizerunku twarzy. Jak słusznie zauważyłeś, pewne wzorce w uzbrojeniu i tutaj takim standardowym wyposażeniem, modelowym wyposażeniem wojownika zarówno w kręgu wschodniohalsztackim, jak i też w południowej Italii, była osoba wyposażona w podwójną broń drzewcową, włócznie oszczepy oraz tarcze. I ten zestaw bardzo często jest powielany na popielnicach twarzowych w formie rytu, czyli po prostu zagłębienia wykonanego rylcem albo patykiem jeszcze nieutwardzonej, niewysuszonej, niewypalonej glinie. Dopiero potem to poddawano procesowi wypału. Są to bardzo schematyczne przedstawienia, dlatego ciężko się dopatrywać jakichś szczegółów konstrukcyjnych tych broni i w ramach tego dokonywać takich bezpośrednich porównań. Natomiast tak, rzeczywiście ten model wyposażenia jak najbardziej nawiązuje do tych obszarów, o których wspomniałam. I jest to też forma właśnie przeniesienia. Sam fakt pokazywania uzbrojonych wojowników, którzy występowali osobno na tych popielnicach w formie na przykład przedstawienia antropomorficznego, czyli postaci dzierżącej jakąś broń, albo też sama popielnica miała wyobrażenie ręki, która trzymała te oszczepy konia, ale też mamy do czynienia z rozbudowanymi przedstawieniami narracyjnymi, gdzie na przykład dana scena składa się z kilku postaci. Jedna jest na wozie, ten wóz dookoła jest otoczony innymi ludźmi, uzbrojonymi ludźmi.
I to wszystko ma taki zrytualizowany charakter i właśnie jego ukazywanie jest też pewną formą przejęcia zwyczajów z południa. No dobrze, tak słuchając Ciebie zaczynam przekonywać się o tym, że te urny twarzowe to po pierwsze chyba temat dość szeroki. Oj, bardzo. To może pozwolisz, że delikatnie ich temat zamkniemy i spróbujemy spotkać się raz jeszcze, jeżeli oczywiście będziesz dysponowała czasem i skoncentrujemy się na tym fascynującym źródle historycznym. Bardzo chętnie. Świetnie. To już bardzo się cieszę. To w takim wypadku, zanim przejdziemy do tematu, który mnie zaintrygowałaś, czyli militariów, zamykając jeszcze klamrą wątek urn twarzowych, co się stało? Dlaczego w pewnym momencie przestano ich używać? Przecież były ciekawe. Oczywiście, były bardzo ciekawe. Znaczy się generalnie zanik pewnych elementów kultury materialnej wiąże się ze zmianami społecznymi, bo to wszystko jest pochodną zmian. Tak jak sobie powiedzieliśmy, pochodną pewnych wpływów, czynników zewnętrznych, wewnętrznych. I w tym wypadku zanik chowania zmarłych w urnach wiązał się z opuszczeniem sporej liczby ludności. Czyli ta ludność wyemigrowała, a więc nie było potrzeby manifestowania, nie było komu. Nie trzeba było używać już tych środków wizualnych i oddziaływać na przestrzeń. Po prostu doszło do załamania pewnych reguł, doszło do załamania pewnych wzorców kulturowych. Czyli sygnalizujesz, że kultura pomorska wyemigrowała z ziem dzisiejszej Polski? Wyemigrowała z terenu Pomorza na większą część ziem polskich. O, ten to są. Dobra, źle zrozumiałem. Okej. Bo rozumiem, o co chodziło. To generalnie chodzi o to, że spora część ludności wyemigrowała na tereny ościenne, które były zajmowane przez ugrupowania łużyckie. Natomiast wydaje mi się, że przesadą byłoby stwierdzenie, że wszyscy wyemigrowali. A ci, którzy pozostali, po prostu uznali, że no, już nie potrzeba. Czas na zmiany. Czas na zmiany. I właśnie ten czynnik, czyli ta migracja ludności, zmniejszenie populacji na Pomorzu, wpłynął jednocześnie na zubożenie ornamentyki, bo zauważamy w archeologii często dzieje się tak, że im więcej ludności, im więcej rzeczy się dzieje dookoła, im większy poziom rywalizacji, tak jak to miało miejsce w okresie hallsztatskim na Pomorzu a propos wprowadzania bursztynu, tym większa potrzeba manifestowania swojej pozycji prestiżu, jak też w pewnym momencie powiedziałeś. I to się odbywało właśnie poprzez naczynia sepulkarne. Tutaj, w tym momencie ta ludność najprawdopodobniej właśnie w poszukiwaniu lepszych ziem, być może także dochodów, po załamaniu się tego szlaku bursztynowego wyemigrowała, żeby ten status utrzymać albo po prostu zmienić pewne rzeczy. Natomiast ta część, która pozostała, nie musiała ze sobą realizować. Nie było tego zagęszczenia, tej potrzeby podkreślania swojej majątności. Tak. No rozumiem. Wróćmy do kwestii militariów. Zaczęłaś opisywać uzbrojenie wojownika kultury pomorskiej. Zacznę od pytania właściwie takiego kluczowego. Czyli rozumiem, że to piechota w realiach kultury pomorskiej stanowiła główną siłę zbrojną? Piechota i jazda. I tutaj, tak jak podkreślałam, te wyobrażenia są bardzo schematyczne, ale większość tych wyobrażeń, czyli piktogramów, przedstawia broń drzewcową. I zawsze, czy w większości wypadków jest to regułą, że jest to podwójna broń drzewcowa. Czyli zapewne możemy, włócznia i ostrze. Możemy wnioskować, że jeden element służył do walki wręcz, a jeden do walki na dystans. Rzadkością jest na przykład wyobrażenie łuku, ale takie wyobrażenie też się trafiło, tak samo jak miecza. I to wyobrażenie popielnicy, to jest niestety ta popielnica zaginęła, to jest popielnica z Lubiszewa Czewskiego. Ona przedstawia popielnicę wojownika. I to jest tak fajnie przedstawione, że na korpusie tej popielnicy, bo musimy to sobie też, nie dopowiedzieliśmy jednej rzeczy, że te naczynia, one troszeczkę imitowały ludzkie ciało. Na przykład szyjka, górna część brzuźca z reguły odzwierciedlała tułów, prawda, twarz, tułów, natomiast to, co było poniżej, no to już mamy biodra i w tym właśnie miejscu na tej popielnicy była taka plastyczna listwa z nacięciami, która imitowała pas i ten miecz był usunięty za ten pas.
Czyli też mamy sposób noszenia. I tutaj warto jeszcze podkreślić, jak ważne jest to źródło w kwestii poznania na przykład ubioru, uzbrojenia, w kwestii noszenia ozdób. Natomiast tak jak mówię, ten nadmierny schematyzm troszeczkę utrudnia nam to zadanie, bo rolą tych wszystkich rytów, tej całej ornamentyki, nie było jakby podkreślenie tego wymiaru estetycznego przedstawienia. To miało charakter czysto utylitarny, a więc było dla nas zakodowaną informacją. A to, czy to będzie brzydko, czy ładnie, mówiąc potocznie, nie miało większego znaczenia. Grunt, żeby docierało do odbiorcy i żeby ten odbiorca odczytał tą wiadomość. Ale wracając jeszcze do charakterystyki, bo troszeczkę, jak to się mówi, zagalopowałam się. To tak, mamy przedstawienia głównie broni drzewcowej i tarczy. I tutaj w momencie, kiedy na jednej popielnicy występują oba te wizerunki, to zawsze odzwierciedlają one sposób noszenia. Czyli po stronie prawej były wizerunki broni drzewcowej, natomiast po lewej stronie tarcza. Czyli tak jak Standardowo, albo z tyłu popielnicy. Z tyłu zakładając, że przód to ta część, gdzie jest wizerunek twarzy, ale jest to naturalne skojarzenie. Ewentualnie przywieszona na pasie jakimś rzemieniu do noszenia tarczy, bo to też taki wizerunek się trafił. Mamy do czynienia z przedstawieniem wozów. Tylko że te wozy były pojazdami o konstrukcji jednozłącznikowej, bez skrętnej osi przedniej, więc utrudniały jak manewrowanie. Manewrowanie, dlatego nie przypuszcza się, że one byłyby bezpośrednio wykorzystywane w walce. Być może jako ostateczna platforma, albo po prostu środek transportu, który zaopatrzenia prawda, wojowników, albo samych wojowników na miejsce starcia. Tarcza, oszczepy, wozy. Czasami przy tej broni drzewcowej na środku wyobrażenia, czyli na środku tego rytu, tej kreski, która niekiedy jest tam w pewnych miejscach zwieńczona czymś, co odzwierciedlałoby ostrze, jest taka pętelka. I tutaj możemy się zastanawiać, do czego ona służyła. Część uważa... Przy grocie? W połowie broni drzewcowej, dobrze. Czyli tego rytu, tej drewnianej części, w połowie pętelka. No, najpewniej odzwierciedla ona jakieś skórzane zamocowanie, pętle. Tylko pytanie, do czego ona służyła, ta pętla? Czy to było na zasadzie takiej, że osoba, która dzierżyła tą broń, wkładała rękę w tą pętlę po to, żeby na przykład w trakcie jazdy ona się nie wysunęła? Czy ułatwiała na przykład miotanie? Tak, kwestia procy. I tutaj jest kwestia interpretacji, prawda? Bo część badaczy twierdzi, że to byłoby w przypadku tej pierwszej opcji, tej pierwszej interpretacji, dość niewygodne, zważywszy, że taka osoba jadąca na koni mogłaby go zranić. Takie trochę nieporęczne. Natomiast w nawiązaniu do drugiej opcji interpretacyjnej, jako pętli pomagającej prawda, miotaniem tej broni, no to jak najbardziej. Bo to ma swoje gdzieś tam analogie właśnie w środowisku śródziemnomorskim. Tak. Taka forma... A jak już sobie powiedzieliśmy, wiele rzeczy dotarło. Wiele zachowań, wiele też rozwiązań na płaszczyźnie materialnej z tamtego środowiska. Tak. Więc jest to, wydaje mi się, jak najbardziej uzasadnione. Czy na którejś z urn zachowała się formuła szyku, jakiego ci wojownicy mogli używać? Bo wspominałaś o tym wozie znajdującym się w centrum, otoczonym wojownikami. Czy oni tam, te postacie są przedstawione w sposób taki chaotyczny, czy...? Nie nazwałabym, że jest to... Nie określiłabym tego jako chaotyczne. Nie, jest to oczywiście uporządkowana wizja, ale my nigdy do końca nie będziemy świadomi i pewni tego, co osoba, prawda, autor tych przedstawień narracyjnych miał na myśli, bo musimy przede wszystkim wziąć poprawkę na to, że sposób, w jaki my postrzegamy dzisiaj rzeczywistość, jest zgoła odmienny od tego, jak postrzegali ci ludzie, prawda? Bo mówimy o okresie pradziejowym, mówimy w tym momencie o VI wieku przed naszą erą. To jest ogromna luka na naszej osi czasu. I tutaj bardzo często zdarza się, że czasami próbujemy tą naszą interpretację na siłę przerzucić, na siłę przez naszą, prawda, przez naszą kalkę to wszystko oglądać, ale nie. Musimy na to wziąć poprawkę. I wydaje mi się, że to były przedstawienia mające charakter rytualny, na przykład pochód pogrzebowy, procesja pogrzebowa, pochód, czy też jakieś polowanie. Natomiast nie możemy się dopatrywać innych przedstawień, na przykład jakie miały miejsce
w rejonach południowych, na przykład w sztuce Situl, gdzie oprócz takiej tematyki, o której wspomniałam, dodawano różnego rodzaju przedstawienia rywalizacji pomiędzy poszczególnymi zawodnikami. Przedstawienia życia typowo arystokratycznego. A tutaj, jak mówię, ten, w przypadku kultury pomorskiej ten repertuar jest mocno ograniczony. To dlatego, że nie było tej warstwy stricte arystokratycznej, prawda? Bo mówiliśmy sobie, że na decentralizację, więc zaaprobowali akurat to, co było potrzebne. Tak. Mamy scharakteryzowaną kulturę pomorską, powiedzieliśmy sobie no, ich kulturę, o kulturze materialnej, troszkę o obrządku pogrzebowym, no to z racji tego, że nasza rozmowa zbliża się do końca, może zechciałabyś przedstawić widzom, co spowodowało, że ta kultura zniknęła z naszego horyzontu. Ona się jakoś rozmyła, wyjechali, wyewoluowali w następną jednostkę kulturową. Ciężko odpowiedzieć na to pytanie w sposób jednoznaczny. Na Pomorzu Wschodnim te grupy ludności, które pozostały, one po prostu się przeżywały. W znaleziskach archeologicznych nie widzimy od razu jakiegoś następstwa kulturowego. Jest tak zwana pustka osadnicza i dopiero potem pojawia się kolejna kultura. Na pozostałych częściach ziem polskich, czyli tam, gdzie kultura pomorska wyemigrowała i zajęła tereny obok ugrupowań kultury łużyckiej, doszło do wykształcenia swoistego modelu post-halsztacko-pomorskiego, a więc ten model kulturowy z pomorskim troszeczkę się zmieszał. Mamy bardzo takie ciekawe znaleziska w postaci na przykład grobów, gdzie widzimy, gdzie tradycje obu kultur się nawzajem nakładają, a więc możemy wyróżnić, że ten element na przykład w przypadku stanowiska skręcieszek, warstwowe ułożenie naczyń jest takim lokalnym czynnikiem, który jest charakterystyczny dla kultury łużyckiej. Natomiast forma grobu i część naczyń już stylistycznie nawiązuje do kultury pomorskiej. Na tej zasadzie, że doszło w pewnym momencie ciężko jest nam rozróżnić materiały kultury pomorskiej od kultury łużyckiej, dlatego posługujemy się bardzo wygodnym sformułowaniem jak cykl łużycko-pomorski. I tak też datujemy, ponieważ no, w pewnym momencie ten model stał się bardzo taki ujednolicony. Tak, zaczęły się przenikać. Zaczęły się przenikać. I to oczywiście, no, tak jak sobie powiedzieliśmy wcześniej, i to jest w nawiązaniu do komentarza Jasienicy, prawda? Bo tutaj nie dopowiedzieliśmy tego. Taki to właśnie miał przebieg. Ta kultura gdzieś po prostu przestała egzystować. Nasze spotkanie z kulturą pomorską zmierza do nieuchronnego końca. Bardzo dziękuję, Moniko, że zechciałaś odwiedzić nas i porozmawiać z nami na temat no, swojego chyba konika. Zgadza się. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Było mi bardzo miło podzielić się z Państwem swoją wiedzą i zapraszam do kolejnego odcinka o tematyce poświęconej naczyniom sepulkralnym kultury pomorskiej. Tak jest. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I to wszystko, co dla Was przygotowaliśmy w tym odcinku Spotkania z Historią. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeżeli tak było, to oczywiście liczę na Wasze łapki w górę, komentarze oraz subskrypcje, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Bardzo dziękujemy Wam za poświęcony czas, dziękujemy patronom za to, że nas wspierają. No i do zobaczenia na kolejnym Spotkaniu z Historią.